No dzień dobry, moje dziubaski. No witam się serdecznie w taki dzień. Dla mnie ciężki. Ciężki, bo jestem po prostu jak typowy flak. Nie chciało mi się wstać. I w ogóle, ale tak sobie pomyślałem. No jeżeli ja dzisiaj nic nie nagram, no to z kim wy jutro będziecie pili kawczana? To jest właśnie dobre pytanie. No z kim? Więc mówię, nie, no nie zrobię wam tego, będziemy razem kawczanować, razem odpoczywać. No jak słychać, jeszcze głos taki niewybudzony, bo niedawno wstałem, ogarnąłem się, mówię, dobra, siadam i gadam. A co? Więc jestem. Miałem wczoraj ciężki dzień w pracy, więc jestem po prostu sflaczały. Naprawdę nie mam siły. No tak, czasem w życiu bywa. A na domiar tego, miałem mieć dzisiaj wolne. No ale tak wyszło, że idę dzisiaj jednak do pracy. I co zaskutkowało awarią. Pewną awarią, bo wczoraj jak wróciłem z pracy, miałem sobie włączyć pranie ciuszków na dzisiaj. Bo ja mam kilka kompletów, że tak powiem, uniformu służbowego. No niemniej jednak, wiecie, na kilka dni pod rząd się pracuje, no to wszystko się zużywa, tak? No ale tak miałem przekalkulowane, że dobra, poniedziałek mam wolny, no to wszystko wypiorę i okej, nie? Ale się okazało, że dzisiaj idę do pracy. No i ja wczoraj wróciłem do domu kulturalnie, wiecie, kąpiel i dopiero do łóżka. Można powiedzieć, że już tak dobrze kołdry nie podniosłem, a już spałem. A dzisiaj rano tak wstaje, tak coś mi gryzło, coś mi nie pasowało. Co jest? No to zrobiłem, wie co jest? Nic dzisiaj nie muszę takiego wielkiego w domu robić, oprócz tego, żeby tylko coś nagrać dla was. No i kurczę, co jest? I tak po chwili, gamoniu, ciuchy, nie wyprałeś ciuchów, więc je włączyłem na pranie, więc jak ja się ogarniałem, to Joanna tam wariowała z tym praniem. No i suszę, to pokażę ten efekt suszenia na samym początku. To już, jeżeli uda mi się to wrzucić na samym początku, bo nie zapomnę, to już to widzicie. No chyba, że zapomnę, no to wrzucę na sam koniec filmu, nie? Ale będziecie widzieli, jak ja na biegu suszę ubrania służbowe. Po prostu koncert. No koncert niesamowity. To trzeba być po prostu urodzonym agentem. I to jestem ja. Więc krew na nas lecieć kulturalnie, to sobie pruta mi tutaj. Dobra, łapy suche. No. Więc tak to, moi drodzy, parafianie. Pogoda mi dzisiaj dopisuje, w ogóle ten weekend pięknie dopisała, było cieplutko, super, fantastyko, aż w szoku byłem. I właśnie takiego ciepła nam trzeba już, no wiecie, to już zaraz końcówka maja, no to wiecie, no nie ma, że boli, tak? Musi być ładnie. Więc tak to wyszło, mamy cieplutko, no i ja oczywiście wpadłem w sidła tego ciepła. A sidła polegają na tym, że jak każdy wie, nieraz już o tym mówiłem, że u mnie pod blokiem rosną wszelakie drzewa i wszystko tak pyli, że dramat. No i słuchajcie, ja nie wczoraj, tylko przedwczoraj zostawiłem sobie okno otwarte w kuchni, w salonie. Mówię, dobra, niech się wietrzy, ja to tak wrócę, będzie świeżo, ja tak uwielbiam. Fantastico. No i wszystko pięknie, ładnie. Okej. Wietrzyło się. Wróciłem do domu po pracy, więc też nie zamykałem okien, bo było bardzo przyjemnie, bardzo elegancko i przyjemna temperatura w mieszkaniu, więc nie było takiej potrzeby. No i słuchajcie, był mały ajwaj. W niedzielę rano sobie wstałem. Kulturalnie. Mówię tak, dzisiaj mam dzień święty. Zanim gdzieś tam do jakiegoś kościoła pójdę, to jeszcze sporo czasu. To mówię tak, kawki się napiję, telewizor odpalę, usiądę, wyciągnę nogi i będę po prostu odpoczywać i regenerować się. Ale, że ja mam po prostu coś takiego w sobie, że wiele anomalii od razu wyłapuję, no to wszedłem do kuchni i poczułem coś dziwnego pod klapkami. Ja mówię, ej, zaraz, stop, co to jest? Przecież ja mam podkurzane, pomyte, to w ogóle nie ma o czym mówić. Co jest? Idę dalej
I jeszcze takie oczy niedobrze otwarte, zrobiły się jak 5 złotówki. Patrzą i tak. Płyta indukcyjna zielono-żółta. Blaty zielono-żółte. Czajnik zielono-żółty. Ekspres. Mikrofalówka. Piekarnik. Ja wie, co jest? A to całe te dziadostwo żółte spod bloku. Słuchajcie, ile ja sobie roboty narobiłem, to jest po prostu mało powiedziane. Przepraszam. Przepraszam, to się oderwałem do wiadomości. Ile ja sobie roboty narobiłem, to po prostu masakra. Ja już byłem tak zły i rozdrażniony z samego rana, że po prostu dramat. Faktem było jeszcze to, że ja zawsze w niedzielę jestem rozdrażniony, jak muszę iść do pracy. Dlatego, że dla mnie niedziela, tak jak już tutaj nieraz mówiłem, to jest niedziela taka spędzana, wiecie, dzień wolny, odpoczynek, spędzanie z rodziną, ze znajomymi. A nie pracować czy łazić po punktach handlowych. No ja tak mam. Ale co zrobisz? No nic nie zrobisz. Więc już gdzieś tam delikatnie rozdrażniony byłem. I jeszcze jak zobaczyłem to dziadostwo zielone, mówię, no nie wytrzymam. Już kawa mi nie była potrzebna. Nie była mi potrzebna, bo no rozbudzony byłem. Oczy miałem bardziej większe niż 5 złotówki po prostu. No i sprzątałem. I tak zastanawiałem się, kiedy to już będzie koniec kresu mojej tej takiej kurzawki do mebli, którą całkiem niedawno pokazywałem, że już się po prostu zrobiła brudna. Przejechałem chociaż po tych szklanych elementach, mówię tam blaty, nie blaty, to sobie zrobię płynem, ręcznikiem papierowym, ok. Ale po tych wszystkich szklanych, my zobaczymy jak się zachowa to. No i powiem tak, zebrało ładnie, no ale tym samym ten produkt został wykończony. Po prostu... no zniszczony, tak? Więc no stało się i trudno, się nie odstanie. Więc wczoraj w tę piękną pogodę, piękne słoneczko, takie wiecie, wiaterek jak wiał, to taki ciepły, przyjemny, u mnie okna pozamykane. Jak ja tego nienawidzę, to jest po prostu szok. Ale wiem z doświadczenia, bo mieszkam tutaj już wiele, wiele lat, w sumie od zawsze, że te drzewa w końcu przestaną. Teraz czekam jeszcze na jedno drzewko, które wkrótce zacznie puszczać takie pędy, co wyglądają jak wata. Wiecie o co chodzi, nie? Jak wata. A, właśnie przypomnienie jakieś przychodzą. Przepraszam, bo laptop jest odpalony, więc wszystko tutaj się też odbija. No i jak to drzewo wypuści tę watę, to to po prostu fruwa wszędzie, dookoła bloku, po naszych parapetach, do mieszkania wlatuje, bo to jest takie leciutkie, wiecie, z wiatrem wchodzi, a to drzewo mam zaraz praktycznie centralnie koło okien. No i właśnie co roku jest ten sam problem. Ja zawsze sobie odkurzę, umyję podłogi, a potem to coś mi wlatuje do tego mieszkania i wszędzie koty. Jakbym miał białego kota, który non stop gubi sierść. Tak to wygląda, no po prostu bajka. Ale na to nie jestem jakoś mocno zły, bo to wiecie, chwila, moment, odkurzacz i nie ma tego. Nie ma problemu, to nie zostawia żadnego syfu. Ale ten pył to jest dramat. W ogóle mogę wam pokazać, szybko w telefonie niewyczyszczona, przepraszam. Mogę wam pokazać chociażby jak mój samochód wygląda, bo aż zdjęcia wczoraj wysyłałem. Zobaczcie, to jest moja przednia... to jest moja przednia szyba w samochodzie. Zobaczcie. Widzicie? Tak to wygląda. No nie wygląda to dobrze. No jakby nie było, więc... A zaraz zobaczę, bo jeszcze tam zdjęcia wysyłałem wczoraj. To może... jeszcze wam coś pokażę. Żeby nie było. No tutaj płyta, no to płyta jak płyta. Też widać, no nie? Tam oczywiście w tym to się odbija, szafka, oka, wszystko, no ale też widać, co się dzieje na płycie. No i też na zmywarce miałem, o. Też wysyłałem. Zobaczcie. To moja zmywarka. To moja zmywarka i mój paluch zielony po przetarciu tego wszystkiego. No, także ja wczoraj miałem całą kuchnię tak. Więc rano miałem fitness znowu ze szmatą, z kurzawką, ze sprzątaniem, ze zbieraniem tego wszystkiego. No po prostu klamot.
Dzisiaj rano też wstałem, to tylko szybko otworzyłem okno, żeby się sypialnia wywietrzyła i zaraz zamykałem, bo mówię, no niepotrzebne mi to zielone, tam dodatkowa robota i wszystko. Więc żeby nie było. Jeszcze przychodzę z taką małą polecajką, bo w sumie jest to produkt warty uwagi, a chciałbym o nim też wspomnieć i zaraz kończę, bo nie chcę, żeby to było jakieś długie. Krem Allantan Dermoline niebieski, lekka konsystencja. Ja wiem, że tutaj nie każdy korzysta z porad kosmetycznych, ale to nie jest tak, że to musi być tylko pod kątem codziennej pielęgnacji. Ja na przykład używam ten krem na noc jako krem okluzyjny. Czy to na kwas azaleinowy, czy na kwas laktobionowy, czy na retinol. Tak, ja wiem. Ja dużo tego używam, ale staram się to gdzieś tam stopniować, żeby sobie krzywdy nie robić, więc jako tako nie mam wielkiej krzywdy. Nic złego się tutaj nie dzieje. Ale ten krem może uratować Wam przeróżne sytuacje. Na przykład u koleżanki, jak tam malutka miała podrażnienie w okolicach intymnych, bo to pampersy, że tak powiem, to też tym smarowała i mówiła, że w szoku była, że to tak załagodziło, nie? Że taki krem i tak sobie dał radę. A na początku była sceptycznie nastawiona, bo mówi, kurczę, no nie wiem, czy coś się nie wydarzy. Ja mówię, słuchaj, spróbuj. Poradziłem tylko krótką wersję. Mówię, osusz dobrze miejsce, wyczyść, nasmaruj i zostaw bez pieluszki. Mówi, niech chwilę to poddycha, wyschnie. No i powiedziała, że dnia następnego rzeczywiście tych zaczerwień już nie było. Więc super, udało się. No oczywiście wszelakie podrażnienia po kwasach, nie kwasach, to też będzie Wam ratował skórę fajnie. Ale na przykład jak za długo na słońcu i będzie buźka piekła, to też w 100% mogę powiedzieć, że będzie dobrze. Będzie Wam to robiło dobrą robotę, nic złego się działo nie będzie. Więc co mogę powiedzieć, no w 100% mogę tutaj polecić, nie? No i na suche skóry dłoni, łokci, kolan też świetnie się sprawdzi. A jest naprawdę niedrogi, bo on kosztuje tam 10 zł z kawałkiem. No bo teraz już w takich cenach jest. Ja go kupowałem w pierwszych wersjach za 7 zł w aptece. Bo to w aptece jest. Tam są również jakieś inne wersje. Jest na przykład różowy, który jest bardziej tłusty. Jest pomarańczowy z mocznikiem, który mnie na przykład szczypał w twarz. Więc ja go odstawiłem w sumie natychmiastowo, ale ten to jest bajka. Ja do niego wracam, uwielbiam i będę wracać. A jak ktoś ma mega suchą skórę, to możecie go w ogóle używać na dzień pod krem SPF 50. Jak masz mega suchą skórę, to on na dzień też jest idealny, bo to jest lekka konsystencja, nie jest komedogenny, nie zapycha, nie jest ciężki. Bajka, naprawdę. Po pierwszym użytkowaniu będziecie zadowoleni. Więc tak mówię, podzielę się taką informacją. A w ogóle zapomniałem Wam pokazać, co ja dzisiaj jeszcze mam. Co ja dzisiaj jeszcze pysznego tutaj mam? A ja mam babunię czekoladową. No, jest i ona. Dawno nie było. Niam, niam, niam. No, zaraz pójdziesz do mikrofalówki, trochę Cię odgrzejemy, to zjemy sobie. Nie ma, że boli, nie? Zjemy sobie i powiem szczerze, że z racji, że dzisiaj idę dodatkowo do tej pracy jeszcze, to ja się jeszcze na trochę położę. Na trochę się położę, bo czuję, że jestem taki jeszcze markotny, więc bachur idzie spać. Pójdzie spać, w sensie poleżeć bynajmniej. Muszę zregenerować. Ja tak nie lubię, wiecie, jak kilka dni pracuję i jest taki hardcore i że tak powiem, codziennie wypalasz tę energię swoją, to potem ciężko się regenerujesz, nie? Ale myślę, że każdy, kto pracuje fizycznie, doskonale mnie rozumie. Więc tutaj się dogadamy chyba w 100%, nie? Więc żeby nie było. Dobra, dziobaski, no co mogę powiedzieć? No, życzę Wam jutro spokojnego dnia. Wam i sobie tej pięknej pogody, żeby się utrzymywała. Ja wiem, ktoś mi tu ostatnio pisał, chyba Aga? Aguś mi chyba pisałaś, że jak przyjdą prawdziwe upały, to będziemy... czy tam... czy Marta? No nie, ja wiem, no która z dziewczyn mi pisała, że właśnie będziemy tęsknić za chłodem. No tak będzie, jak przyjdą te prawdziwe upały, to będziemy się chować, nie? Ale na razie te temperatury teraz są superanckie, wiecie, już krótkie spodenki, spokojnie, krótki rękawek, można latać, nie? Ja tak lubię, to jest... Bailando. Bailando, nie ten. A jeszcze może tylko cytat szybko, co? Zobaczymy, co dzisiaj nam napisali. Bo to wiecie... Wczoraj w ogóle był Narodowy Dzień Herbaty. A to tak, na plan tygodnia najpierw jest motto, które brzmi: ludzie za łatwo rezygnują z władzy nad własnym życiem.
czekajcie, wyciszę telefon, żeby wam to nie przeszkadzał. Moment, czy mi laptop nie zacznie tutaj grać, też tutaj wyciszymy. Kocham tę kompatybilność, no niemniej jednak czasem mnie denerwuje. Władzę nad własnym życiem? Ojejku, ja nie wiem, czy ja bym chciał, żeby ktoś przejął władzę nad moim życiem. Nie. Nie chciałbym. Zdecydowanie nie. Już wystarczy, że tak powiem, widzę, na jaki cel idą nasze podatki i te rozdawnictwo. To już denerwuje mnie, że ktoś ma władzę nad tym i ją nie potrafi tą władzą dobrze zagospodarować i szerzy dziadostwo. To już inny temat. To już mnie ta władza denerwuje, więc nad moim własnym życiem, takim już tutaj stricte osobistym, to nie chciałbym żyć. Dzisiaj jest Dzień Praw Zwierząt. Bardzo miło. Dobre zwierzę, dobre prawa, więc wypijmy sobie. No i dobra. Cytat na dziś. Nie mów ludziom o swoich planach. Pokaż im rezultaty. Bardzo dobre. Fajne. To jest dobry cytat, więc dzielę się z tym cytatem dzisiaj z wami i z moim wspaniałym planerem, który już nie raz polecałem, ale wiecie, że tutaj non stop przybywają nowe osoby, więc może ktoś nie wiedzieć. To jest taki planer Luna i normalnie ta pani chyba na Instagramie, czy gdzieś tam jeszcze urzęduje. Tam u niej może te notesy zamówić. To jest notesy planer. Akurat mam jakiś daleką przyszłość na sierpień, gdzie nie jest zapisane, to mogę wam mniej więcej pokazać jeszcze środek. O. No i tak to wygląda. Bardzo dobry papier, gruby, nie przebija na drugą stronę i ogólnie uwielbiam go. Uwielbiam go i jeżeli ta pani będzie funkcjonowała również na przyszły rok, to też mam zamiar sobie taki zakupić. Zakupić, mimo tego, że one, no, jak ktoś może powiedzieć, ale za notes tyle pieniędzy. Tak, zgadzam się, że no to wiecie, no, za 5 zł też można sobie kupić i będzie wszystko dobrze. No niemniej jednak ten za 5 zł nie będzie miał takiej radości jak ten. Bo jeszcze tak już szybko, przepraszam, gadam za długo. Tutaj są takie czasem cytaty, że człowiek właśnie tak jak wstaje i czuje się jak wielkie G, to coś przeczyta takiego miłego, mądrego, czasem coś przyjemnego, bo to się tam uśmiechnie, się czasem się trafi jakieś słówko i w ogóle to jest takie nasze czasem kółko ratunkowe. No, dobra sprawa, więc ja jestem za, mi się on podoba, będę do niego wracać, jak ta pani będzie jeszcze tam sprzedawała. Tam w ogóle na tej stronie można kupić jeszcze wszelakie inne rzeczy, więc jakby ktoś potrzebował, to bardzo proszę tam się rozejrzeć. I to nie jest reklama, mi nikt za to nie płaci. Nie, nie, nie. Ja z czystego serca wam polecam, bo jak ktoś lubi tego typu gadżety, no to bardzo proszę. Są dostępne. Ja też nie dowiedziałem, Boże, nie dowiedziałem, też nie wiedziałem o tej stronie, dopiero mi kumpela pokazała, więc i to nawet jest prezent od niej. Więc taka sprawa. Dobra, dziubaski, kończę. Przepraszam, że takie dzisiaj gadane i tylko posiedziane, ale no mówię, to nie jest mój dzień i jeszcze dzisiaj dzień przede mną też nielekkiej pracy, więc idę się regenerować, ładować baterie, powlogujemy sobie na pewno jeszcze nie raz, wiadomo, ale dobrze, no. Na razie zmykam. Dziękuję wam za dzisiejszy dzień. Pamiętajcie, proszę o łapeczkę, bo coś ostatnio niektórzy chyba nie chcą dawać mi tych łapeczek. Smuteczek. Pamiętajcie, proszę, będzie mi bardzo miło. Dobra, dziubacki, trzymajcie się ciepło. A w ogóle to komentujcie, coś tam piszcie do mnie, no. Piszcie, bo tych komentarzy też mało ostatnio wpada. Widzicie, Aleks mi ostatnio przypomniał, że bułka to grahamka, no. Też fajna sprawa. Ja mu podziękowałem. Dziękuję, Aleks, jeszcze raz za tą informację, bo u mnie skleroza jest wiadoma, po prostu bilobil, nie w tabletkach, tylko dożylnie. Dobra, takim oto tekstem się żegnam, kawczanym, babka czekoladowa też was serdecznie pozdrawia, jak jesteście na diecie, no to trudno, powiem wam tylko tyle, pięknie pachnie i smakuje dobrze, żeby rozdrażnić kubeczki smakowe. Dobra, dziubaski, trzymajcie się i co, do zobaczenia za niedługo.